Cześć, witajcie detailingowy dziadzia. Produkt od widza, a dokładnie Black is Black, opony i plastik, czyli pewnie samochodowa kosmetyczka. Przepraszam za szumy. Zdecydowanie produkt na zewnątrz. No zobaczmy. Zakładam gumiaki, a jeszcze te siemka, ale leży tam. Ostatni test na oponach to był co? Adams. Tak, Adams. Fantastyczny produkt. A teraz wlatujemy z samochodową kosmetyczką. Tasiemka. Tak, tasiemka. Od razu, słuchaj, przykleję. Jest to produkt, widzę, płynny, więc może być tak, że będzie łatwy w aplikacji. I stawiam tutaj na zdecydowanie satynowe wykończenie. Ewentualnie matowe. Z reguły tak się to sprawdza. Zobaczymy. Druga taśma. Ok. Dobra. Ok. Gitarra. Lecimy. Wymieszać dzióbeczek myk i zobaczmy. Taka ilość. No, płynny na maksa. Tak jest, dobrze. Wcieram w gąbeczkę. No, pięknie. Zapach, perfum, bardzo ładny, zajebisty. Tak, wydajność to tu jest sroga, panie. Naprawdę fajnie. Aplikacja banał. Śmiech, po prostu śmiech. Aplikacja to jest sama przyjemność. Produkt widzę, że już szybciutko odparowuje lub wchłania się w oponę. To się wszystko okaże. Dobra, powtórz, dziadzie tu. Bardzo szybko odparowuje, bardzo szybciutko. Ok. Słuchaj, zostawiam to. Idę na drugą stronę, idę na tył. Tam zrobimy jedną porcję, tu zrobimy dwie soczyste. Przeciągam tak, żeby ten nadmiar rozprowadzić i teraz będziemy się bawić. Oj. Chcę go wetrzeć jak najmocniej. Więc tak, aplikacja, słuchaj, jest naprawdę bardzo fajna. Zapach jest zajebisty. Z tego co widzę, bardzo szybciutko odparowuje. Mam nadzieję, że też również dobrze, szybko wchłania się w oponę. Ok. Tak jest. No, słuchaj, no co, no już. Ok, wracam tutaj. Naprzód i co ja widzę, słuchaj? Standardowo jak przy takich produktach, tam gdzie opona jest mniej wytarta, jest przyciemnionko. Tam gdzie jest mocniej wytarta, widać te przebarwienia. I słuchaj, śliskość jest. Czy jest fajnie? Super, szybki strzał, naprawdę. Perfekcyjnie to odparowało. I całkiem niezłe przyciemnienie. Na razie zostawiam. Ale widzę, że ma takie smugi i prawdopodobnie, jak go się nie dotrze, zostawia takie właśnie kreseczki. I to jest wina aplikacji, że produkt szybko odparowuje albo się wchłania. Poprawiał nie będę. Zostawiam. Są takie przeciągnięcia, niestety, nierówne. Opona wygląda dobrze. Tak. Przepraszam za szumy. Kurczę, wejdę do garażu. Słuchaj, opona wygląda bardzo poprawnie. Jakby na niej tak naprawdę, znaczy, że nie było. Widać, że coś na niej jest. Jest to bardzo nierówne. Niestety. Niestety. Tył. I tu przechodzimy. Czy wyschło? Tak, wyschło. I teraz tak, żeby... O, nie wszędzie. Tak, zostawia tam, gdzie jest więcej produktu. Niestety zostawia przebarwienia. Widzisz to? I one są nie do usunięcia. Więc tutaj musimy raczej docierać. Ja teraz położę grubo, żeby wszędzie było tego równo produktu. Tak, no aplikacja, widzisz, wszystko fajnie, ale niestety wymagający produkt, który nie odparowuje równo do końca, więc musisz go idealnie, równiutko rozprowadzić. Idealnie. Ok. I teraz lecimy dużo i tarcie, dopóki nie będzie widział, o, takich zakończeń przetarć. Dotąd trzemy, aż nam się to wszystko, słuchaj, wyrówna.
Czyli tak, jakbyś go wcierał w oponę. Cały czas pracujemy. Tutaj też wcieramy, dotąd aż przestanie smużyć. Wiesz co, tak jak byłem zafascynowany, tak szybko, o. I to trzeba pilnować, to nie jest tak, że trzeba równiutko. Trzeba się przyłożyć, tu też już nierówno wysycha. I znowu, no powiem ci, słabo to wygląda. Niestety, bardzo nierówne pokrycie. Dawno nie miałem dressingu, który by tak nierówno pokrywał, żeby mi tak szybko wysychał i zostawiał miejsca jaśniejsze, ciemniejsze. Ja wiem, że te opony są wymagające, ale one już tu nie jeden dressing widziały. Odwracam i zbieram nadwyżkę. Tak, trzeba tutaj szybko, ale jest do wypracowania. Druga porcja, słuchaj, gruba, zdecydowanie dodaje przyciemnienia. Więc plus jest taki, że przy produkcie, w zależności co lubisz, będziesz miał albo matowo, albo satynowo. On, wiesz co, ma w sobie chyba dużo ipy, nie wiem. Bo mi tutaj, tak, słuchaj, zaczęło mi pokazywać, jak ja to mówię, tęczę. Okej, okay, i tak wygląda aplikacja. Słuchaj, wygląd zdecydowanie wolę. Dwie porcje tłuste, z takim właśnie dotarciem jak przed chwilą. Opona ciemna, niebłyszcząca, fajny efekt. Aplikacja, słuchaj, patrząc na efekt, no jest to spokojnie do wypracowania, ale trzeba się przyłożyć. Nie wolno zostawić produktu nierówno położonego, żeby nam przysechł. Okej, okay. Chodź tu, ale bol to bol, ojej. Bol jak już złapię to. No, przepraszam, ale widzisz, drętw jak jestem. No tak, tak, zdecydowanie. Super wykończenie, naprawdę, bardzo fajne. Pomimo, że ta aplikacja, mówię, trzeba się przyłożyć i szybko docierać, tył jest mistrz, rewelacja. Spójrzmy naprzód. No i tutaj ta właśnie jedna porcja, mamy bardzo nierówno, ale to bardzo nierówno. Tu, gdzie zostawiłem go więcej, równo, gdzie zaczynałem, piękne przyciemnienie, prawie jak z tyłu. Tu, gdzie go rozprowadziłem i zostawiłem, jest bardzo nieładnie. I co zrobię? Uzupełnię, bo bardzo mi się to nie podoba. Osobiście widzę tutaj przy tym produkcie dwie porcje. Pierwsza jest, że tak powiem, taka wstępna, żeby opona trochę wypiła, a druga do wyrównania. Produkt bardzo wydajny, więc tutaj się nie ma co martwić o to, że jakoś dużo go wykorzystamy. Tu akurat przy tym produkcie nie mogę powiedzieć, że go zmarnujemy, bo produkt jest bardzo poprawny. Podoba mi się wykończenie. Ok. I tu widzisz, będę robił to samo, co na tylnej oponie. Czyli tak, to była aplikacja. Ładuję produktu troszeczkę. Ok. W ten sposób odkładam tasiemkę. Tak, pstryk. I co robię? Patrz, przeciągam dookoła opony, żeby produkt rozprowadzić równo. I wcieram. Wcieram, wcieram, wcieram. Nie pozwalam mu wysychać. Tak. Latem będzie masakra. Teraz jest nieźle, bo jest tam 13 czy 14 stopni. Ok. Odwracam. I szybkie docieranko. Tak, uzupełnia pięknie. Dodatkowa porcja, słuchaj, uzupełnia pięknie, daje naprawdę super srogiego przyciemnienia. Bardzo fajnie, naprawdę fajnie, podoba mi się. O, i to jest właśnie cała aplikacja produktu. Pierwsza tyle o ile, drugą już dorzucamy. Najlepiej dwie grube porcje, przy pierwszej się nie wczuwamy, przy drugiej dbamy o to, żeby pięknie rozprowadzić. Tak, zdecydowanie dwie porcje. I tu nawet się nie zastanawiaj. Pierwsza to jest taka wstęp, żeby opona wypiła. Ha, zajebiście. No, super. Naprawdę bomba. Bez połysku. Piękne przyciemnienie. Wyrównało się to cudownie. Śliskość na wysokim levelu. No tył tutaj to usiadło perfekcyjnie. Dwie grube porcje. I tak to widzę. Zajebiście, naprawdę, super. Przód wyrównał się, też jest kozacko. No dobra, słuchaj, to co?
produkt, można powiedzieć, prawie idiotoodporny. Szybko odparowuje, to od razu mówię. Więc pierwsza aplikacja, kładziesz, idziesz na tył, popełniasz grubą aplikację, grubą, wracasz naprzód, uzupełniasz też grubo i tu już docierasz, wracasz na tył, robisz to samo i masz właśnie taki wygląd opony. Zajebisty, naprawdę. Bardzo mi się podoba, a opony są wymagające. I mogę powiedzieć, że przy tej podwójnej aplikacji tak naprawdę jeden z niewielu płynnych produktów, który usiadł tak zajebiście. Naprawdę. Pięknie uzupełnił. Coś niesamowitego. Super. No dobra, słuchaj. Zapraszam Cię do dalszej części filmu. Zobaczmy, ile skurkowany posiedzi. Przejechane jakieś 30 km, z czego powrót z pracy w deszczu i po błotku. Sprawa wygląda tak. Idealnie. Po drodze mam trasę, gdzie niestety jest remont. Hydro pierwsza liga. Coś pięknego. Zajebiście. Tutaj też. Słuchaj, jakbym położył powłokę. Pięknie. Śmiem twierdzić, że chyba jeszcze nic tak nie usiadło na tych oponach, jak właśnie ten produkt w dwóch porcjach. Zrobione 1800 km w miesiąc czasu, oczywiście niemieckie autostrady, raz opady deszczu i klasyka, z tyłu zdechło, ale opona cały czas jakby wyglądała, że coś tam jeszcze siedzi, obłędny produkt. I tu powiem, jeden z lepszych dressingów, jakich kładłem, naprawdę, podium, naprawdę, wysoka półka, średnia i ta niska, i tutaj zdecydowanie wysoka półka i jeszcze zahaczamy o podium, kurczę, i ADBL, kurczę, chyba wolę go niż ADBL. Fenomenalny produkt, no po prostu aplikacja, te opony są naprawdę wredne i niewdzięczne, poradził sobie perfekcyjnie. Przód, on by jeszcze tam siedział i ja już, bo jechałem na takie spotkanie i chciałem mieć wszystkie opony równo, równiuteńko, bo jak wiesz, z każdej strony inny dressing, tył umiera szybciej, przód wygląda jeszcze dobrze. No z przodu to on by siedział i siedział i siedział. Bardzo fajny produkt i czujesz, że tak jakbyś położył właśnie jakąś powłokę. No opona, te opony są naprawdę wredne, a poradziły sobie z nim fantastycznie. Nie wiem, jakby było na plastikach z tym produktem, ale czujesz, że przy dobrych plastikach też by zrobił mega robotę. Czy będę go jeszcze zarzucał na jakieś opony? Myślę, że nie ma sensu, jak już na tych oponach pokazał, co jest grane. To uwierz mi, że moim zdaniem na większości będzie idealnie. Fantastyczny produkt. W końcu coś z samochodowej kosmetyczki, co mi leży. Rewelacja. A co ciekawsze, jutro jadę na Śląsk. Jak, co to za miejsce? A, Piekary Śląskie, tak? No, pozdrawiam ekipę.
będzie tam event i prawdopodobnie będzie jegomość właśnie z samochodowej kosmetyczki, którego też pozdrawiam. I możliwe, że jutro porozmawiamy o kudeku, który jest beznadziejny, no i o tym dressingu, który jest fantastyczny. Naprawdę, rewelacja. Bomba. Tu z czystym sumieniem polecam. Na pewno nie będą to stracone pieniążki. Dzięki za obejrzenie, do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć!